Amen. Czytamy i rozważamy słowa Ewangelii z świętego Marka, rozdział 5, wersety 21-43. Piękne historie, splecione razem. Bo takie jest nasze życie. Każdy z nas musi przejść do Jezusa swoją drogą wiary. I one się splatają. Takie jest nasze doświadczenie Kościoła, wspólnoty. Każdy z nas idzie jakąś własną drogą życia, ale ona przechodzi, ta droga, przez także drogi innych ludzi. I pięknie to pokazuje właśnie święty Marek. Specjaliści mówią, że to jest narracja warstwowa, czyli jedno opowiadanie przeplata się z drugą historią. Coś takiego już widzieliśmy w trzecim rozdziale świętego Marka. O tym nie mówiłem, bo ten tekst był troszkę posiadkowany. Byli krewni Jezusa i spór o Belzebuba. Te dwa opowiadania się przeplatały. Może to nie było bardzo wyraźne dla nas, ale tutaj widzimy, że ta narracja warstwowa, jak to się ładnie nazywa, albo jak ktoś woli w innym popularnym sformułowaniem, narracja kanapkowa. Jak taki sandwich. Przeplatane różne elementy, by stanowić jedną całość. Mamy Jaira, który prosi o interwencję Jezusa wobec ciężko chorej córki, która ma 12 lat. I mamy historię chorej kobiety, która od 12 lat cierpi na upływ krwi. Jezus docenia wiarę tej kobiety, mówi do niej: córko, twoja wiara doprowadziła cię do zbawienia. A wobec Jaira Jezus mówi: wierz tylko. Piękna historia wiary. Piękna historia, która pokazuje, że wiara także jest doświadczeniem dotyku Jezusa, bliskości Jezusa, komunii z Jezusem. I ten dotyk w wierze daje życie, daje zbawienie. Wczoraj słyszeliśmy, jak mieszkańcy po stracie 2000 świń mówią do Jezusa: odejdź. Dzisiaj zupełnie inna postawa. Przyjdź, dotknij, ocal, daj życie. Niesamowite historie. Człowiek wiary to jest ten, który zaprasza Boga do swojego życia. Człowiek, który żyje w grzechu, mówi ciągle do Boga: odejdź z mojego życia. Kobieta chce się dotknąć Jezusa. Prawo zabraniało, była chora, nieczysta. Ale Ewangelia zachęca: dotknij się Jezusa. Czterokrotnie jest mowa o tym dotyku, tak ważnym dla kobiety, tak ważnym dla Jezusa. Ona dotyka się Jezusa, bo słyszała o Nim. Jak mówi święty Paweł, wiara rodzi się ze słuchania. I wreszcie wiara Jaira, jak w tej przypowieści o ziarnie. Ona musi przejść wiele przeciwności, lęków, zniechęcenia. Inni będą mówić: nie truć już nauczyciela, bo jest wszystko za późno. Jak często słyszymy, że świat nam mówi: jest już za późno. A Jezus zachęca: wierz tylko. Nawet Jezus zostaje w tej Ewangelii wyśmiany. Świat śmieje się z ludzi, którzy pokładają ufność w Bogu. Nie zniechęcajmy się tym, ale pragnijmy dotknąć Jezusa. Dotknąć Jezusa. To tak ważne doświadczenie wiary.